Witam dzięki uprzejmości firmy Primeline, która dystrybuje produkty lamy w Polsce, pokazuje nowość sprzedawaną oto w takim kartonowym, dużym pudełku. Po otwarciu okazuje się, że tutaj mamy w, oczywiście nazwę firmy. Wszystko bardzo ładnie wykonane. Dodatkowo z piórem dostajemy takie oto tui, także z nazwą firmy. Pod spodem, razem z piórem, dostajemy taki oto element pozwalający czyścić cały środek pióra. Taką oto broszurkę opisującą i poprzedni model, dialog i jego wcześniejszą wersję, oczywiście. No i ten model, i sposób wymiany konwertera, na wkładanie naboju i konserwacji pióra wiecznego. Z tym zestawie dostajemy także jeden nabój oraz konwerter. Tak wygląda to pióro, to metalowe, lakierowane, tutaj ciemno granatowy kolor, nie ma tutaj klipsa, jest taki roll stopper z tej strony pokryty różowym złotem z nazwą firmy, a oczywiście końcówka jest tak lekko Ścięta, w środku mamy taką specjalną zatyczkę, która zapobiega wysychaniu atramentu, a oczywiście, jak poprzedni model, otwiera się stalówkę i wyciąga i chowa przez przekręcenie tylnej części korpusu. Jak widać, to wszystko płynnie chodzi, i stalówka chowa się, a klapka się zamyka, zapobiegając wysychaniu. Natomiast na końcu widzimy tutaj taką falistą powierzchnię, także pokrytą różowym złotem. Stalówka 14-karatowe złoto, tutaj FK, także z akcentami z różowego złota. No i plastikowy spływak. Całość prezentuje się bardzo ciekawie, zwłaszcza ten taki koniec, złamany, że tak powiem. I pokryty taką cienką blaszką. Wysuwa się i chowa pióro bardzo sprawnie. Natomiast po odkręceniu, wyjmujemy cały mechanizm tutaj poprzez wykręcenie. Jest tam gwint. No, i w tym jakby opakowaniu, gdzie widzimy konwerter czy nabój, w środku są takie okienka, które pozwalają sprawdzić, ile jest tam atramentu. Żeby wyczyścić środek tego, tej części pióra, tym mechanizmem go otwieramy i czyścimy, a potem wkręcamy całą sekcję z atramentem, nabojem czy konwerterem i pióro sprawne do użytku. Nie jest takie cienkie jak zwykłe pióra, troszkę grubsze, ale świetnie zbalansowane. Nic tutaj nie tańczy mi im na ręce. Toper jest na tyle niewielki, że zupełnie nie przeszkadza przy pisaniu. W porównaniu z duofoldem centennialem, sonetem lami safari i pelikanem 140 nie wydaje się długie. Jest długości pelikana 140, natomiast po zdjęciu skówki pozostałych piór a wysunięciu stalówki w tym widać, że to jest najdłuższe z nich pióro. Ma 14 cm i 2 mm z wysuniętą stalówką. Natomiast w stanie zamkniętym 12 cm i 2 mm. Poza tym pomierzę jeszcze średnicę 14 mm, tak jak mówiłem, dość szeroki korpus. Waży to wszystko 45 gramów, a więc nie jest lekkie. Pozwoliłem posłuchać jak piro szura, właściwie stalówka, przy dociśnięciu troszkę pogrubia linię. Było moczone, nie jest napełnione, także nie do końca ten przepływ może odzwierciedlać jego stan faktyczny. Natomiast piórem pisze się bardzo przyjemnie, za wyjątkiem tego, że troszkę może dla mnie za gruby korpus. E, długo nim nie pisałem, więc trudno mi się w tej materii wypowiedzieć. Jak widać, stoper działa, pióro nigdzie z spiórka nie spadnie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.